Dzień dobry, Anna Nowosielska. Zapraszam na informacje telewizji Eko Małopolska. Nowa wieża widokowa na najwyższym szczycie Beskidu Sądeckiego. Drewniana konstrukcja na Radziejowej mierzy 23 metry. Mamy piękny widok ogólnie na całą okolicę, zarówno jak i na stronę, po stronie Szczawnicy, Jaworki, jak i również na stronę Nowego Sącza. Pogoda dopisuje, no myślę, że dzisiaj warunki są idealne, żeby po prostu wybrać się w góry. A dlaczego warto chodzić po górach? Walczymy ze sobą w górach, walczymy z sobą o każdy metr niekiedy, o każdy oddech w naszym wieku już, ale to jest tak, że zdobywanie gór to szlifowanie swojego charakteru i uczymy tego naszych dzieci. Na plaży leżeć dużo łatwiej, po górach nauczyć dzieci chodzić to już jest dużo trudniejsza sztuka. Zużyte pralki, lodówki czy telewizory nieutylizowane są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Niepotrzebny sprzęt RTV i AGD bezpłatnie oddać można do najbliższego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Lada moment taki PSZOK ma znaleźć się w każdej gminie. Mamy w tym momencie pełny kontener, duży, taki 7, mimo że w lipcu mieliśmy akcję gabarytów spod domu, więc dużo sprzętu takiego zostało odebrane. Spod posesji. Zmienia się na plus, zresztą po prostu to się nie opłaca. No, jeżeli za darmo można oddać, przywieźć tutaj albo wystawić przed dom, no to jaki sens jest wywożenia do lasu? Mimo jeszcze takie przypadki się zdarzają. Zielone, troszkę gruzu budowlanego, plastiku. A baterie, tak szczerze i z ręką na sercu, gdzie lądują? Szczerze, żona się tym zajmuje. Gdzie wyrzuca? A, do przedszkola noć. Do przedszkola. Dokładnie, dokładnie. Ponieważ tam jest taki pojemny. Przestrzennie, kreatywnie i w zgodzie z naturą. Dzięki małopolskim funduszom europejskim Dobczyce mają ekologiczny plac zabaw. Tutaj było strach w ogóle przyjść, strach przejść. Bo było bardzo gęsto, były chwasty. Krzaki, powstały dwa place zabaw, czyli plac, który w tle Państwo widzicie, czyli plac drewniany oraz plac wiklinowy, który się mieści tuż za placem drewnianym. Myślę, że to jest jak najbardziej na czasie. Wszyscy dzisiaj mówimy o tym, aby wyglądać fit, ale też, żeby było ekologicznie i żeby dzieci miały znakomite miejsce do zabaw. Tego typu projekt, który miałem przyjemność uczestniczyć jeszcze jako radny miasta Krakowa w przygotowaniu, w opracowaniu, w koordynowaniu tego projektu, chciałbym, żeby się rozwijał także w Małopolsce. W związku z projektem Eko Małopolska chcemy budować ekoparki, czyli miejsca, które będą przyciągać mieszkańców, będą taką ekologiczną wizytówką województwa i właśnie o takich parkach myślę. Często przyjeżdżamy tutaj na rowery, na rolki. Byliśmy tak na ekoparku, tam korzystaliśmy z huśtawki. Fajne huśtawki. Różne takie małe labirynty. Wszystkim dzieciom życzymy udanej zabawy, a dorosłych zapraszam na kolejny ekoserwis już za tydzień.